co to ma być? Ktoś jedzie z nami na rajda? Kicia, to jest babci Kicia. Chyba jedzie z nami, nie jedziesz z nami, nie? Chyba nie. Niedaleko na moim zadupiu, na Pogórzu Górnym pojawiła się właśnie czwóreczka, więc już wszyscy się tam zbierają. Oczywiście chodzi mi o rajd, tak? Że czwarty level, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. I mam nadzieję, że będzie jakiś tyrek, albo chociaż snorek, tak? Ale najbardziej chciałabym tyrka, bo... No bo nie wiem, jakoś nie miałam okazji w ogóle już... No nie spotkałam od tego czasu, jak mi wtedy uciekł. I chciałabym mieć tyrka. O nie, kto tu jeszcze jest? Paweł i Martyna? Jadę w ciebie. Co to ma być? Siemanko. To ty przygotowałeś żółtego Jima? Próbowałem przygotować, ale odbili, leczyli cały. Ale jest żółty. Jak żółty jest? Nie jest? Jest czerwony. Wiesz, jak próbowaliśmy? Ale szkoda. Rzeźnia, po prostu rzeźnia. Czyli się biliście, tak? Szkoda. Siema! Znowu! Witam! Szkoda, że ty go Blastoise, nie? Szkoda. Ale później jest jeszcze na Cisowie przy McDonaldzie o 21:00. Też czwórka jakaś. Po dobranocce, nie? Co, widzę, że też już masz tego? Kupił od razu w sklepie. Od razu, co, wygodniej się, nie? No, tak się nie, trzyma. Muszę zawsze sobie zamieścić. Ale ci dużo osób wbiło, nie? Tak, ode, jak ten. Więc znowu możecie do Feliksa wbijać. Ja mam jakiegoś na połowę chapa niewyleczonego. Ja mam naprawdę, słuchajcie, ja mam taki problem przez te cholerne cały czas rajdy, że mam cały czas brak potów. Nawet, wiecie, już jeżdżę, kręcę cały czas tymi pokestopami i tak dalej, a i tak mam problem z tymi cholernymi potami, bo tego po prostu tyle się zużywa. Jeszcze co chwilę jakieś gymy się odbija, żeby te 50 golda mieć, tak, codziennie. I po prostu mam cały czas problem z potami. Dobra, zaczynamy. Jedziemy. Blastoise, ja mam nadzieję, że ciebie teraz złapię, bo ostatnio, kurde, nie mogłam. Ostatnio była lipa. Mi uciekłeś, patafianie. Wstrętny patafianie. Napierdalamy! Tak nie wolno, kurde, żeby głupi Blastoise uciekał. Chamstwo w biały dzień! Umieraj. W ogóle Squirtle, zauważyliście, że Squirtle jest w ogóle taki fajny, jak jest malutki. A Blastoise, jak jest duży już po ewolucji, to tak jak gówno wygląda. W sensie nie wiem, nie lubię go. Squirtle bardzo lubię, ale Blastoise nie lubię. Chodzi mi też o bajki, tak? O to, jaki Squirtle, wiecie, był takim cwaniaczkiem. A Blastoise już nie wygląda na takiego cwaniaczka. Blastoise wygląda jak jakiś czołg, po prostu. Taki, nic ciekawego. Ale mi, kurde, walną. Trąbią, co tu się dzieje? Jesus Maria Christ. O, nie jest tak. Znowu tutaj trzy osoby nagrywają, wszyscy. Wszyscy znowu nagrywają. Sami youtuberzy, boże, tu jakimiś laprasami się bije. On w ogóle jest effective na tego, czy nie? Jestem not very effective. To czemu, kurde, mi tego laprasa dało, że mam nim walczyć? Bo to nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio tak jest, że jak się rozpoczynać jakąś walkę, to przeważnie dobiera pokemony takie, które są dobre na tego, na przykład, które są w gymie i tak dalej. I tu mi dobrało tego laprasa i myślałam, że on będzie okej, a wcale jest not very effective. To czemu mi to dobrało? To może to jednak to wcale tak nie działa. Może sobie coś wyobraziłam, chyba na to wychodzi. No dobra, ale i tak go ubijemy. Tylko jakieś takie, mówię, lipne pokemony. Tylko że najlepiej na niego by było Adrian roślinne, nie? A właśnie z tym jest, kurde, problem. Żadnych roślinnych, dobrych pokemon. A, Venozaura niby mam tego, co złapałam ostatnio, ale... Ale nie wiem, gdzie on był. Nie uleczyłam go albo coś, nie mam pojęcia. Taki mam burdel w tych pokemonach. Burdel jak w pokoju i w samochodzie, to samo. Dobra, biję tutaj moim tym słoniem. Kurde, no umieraj już, ziomek. Długo schodzi. Nie mamy dobrych poków, długo tutaj. No właśnie, bo mamy same. Ale mi zabił, bo mamy jakieś same gówno poki. I co im. Czym ja teraz biję, jak już tutaj nic znikło? Co, ej, właśnie ledwo damy radę, ej. Ej, serio, my ledwo damy radę. I w ogóle mi jakiś, kurde, ja w ogóle myślałam, że tym espionem już nie będę walczyła, a tu proszę bardzo.
Umieraj, umieraj! Umarł, dobra, uff. Boże, no! 7, 6, ej, szybciej niech to schodzi. Dobra, ej. Ledwo co w ogóle, jaka beka. Ledwo co, ej. I nie dostałam żadnych tych? Kurde. A ja nie dostałam, dupa. Ale ile mamy? 9 pokeboli, dobra. Muszę go teraz złapać. Muszę. Muszę go złapać. W ogóle ile mi tych malinek już się uzbierało? Też naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oj. Ile dużo? Ponad 20 chyba mam. Też tyle masz? Trzeba oszczędzać, bo jak później kiedyś będą jakieś legendarne czy coś, wiadą póki, to... No ale teraz nie będę oszczędzała, bo chcę tego Blastoise'a złapać. Już widzę, że... Pewnie znowu będzie, kurde, ciężko. Jest, wszedł great. Zawsze jest ciężko. Zawsze jest ciężko, całe życie jest ciężko. No nie, no. Ty mały cwelu, chodź tu. Czekajcie, poczekam. O właśnie, bo on się teraz obronił i teraz. Dwa razy pod rząd? Co to było, no? Co ja robię? Dobra, i teraz? Co ja robię? Co ja robię? Nie, to jest po prostu... Jest! Boże, dobra, już to się chyba złapał. No nie, a ja pewnie znowu go nie złapię. Znowu go nie złapię na stówę, no. Nie, nienawidzę cię, Blastoise. Nienawidzę cię, teraz jest great. Łap się, patafianie, łap się. Łap się. Nie. Łap się, łap będziesz? No nie, już tak blisko. Co? Dwa pokebole mi zostały. Na 98 IV. No nie. Łap się, łap się. Najlepszy, a... proszę cię, będzie. Ostatni pokeball! Ostatni pokeball mi został! A ty... I chyba ma 98%. Tyle malinek! Krzywa piona. Tyle malinek! Ostatni. Dobra, obronił się. Rzucam. Fuck! Jeszcze się obronił, a tyle czekam! I też się obronił! W dupie cię mam! Blastoise śmierdzący! W dupie cię mam! Kurde, czyli jakiś Edziopedzio zrobił tego czerwonego i se pojechał i już go nie było? Osoba zrobiła czerwonego Jima, no. I go nie ma teraz tutaj, nie tak? Nie wiem, co było, bo były chyba 4 pokemony po 3K. Były trzy czerwone pokemony, ja je z Martyną zbijaliśmy w aucie. No właśnie. A on je szybko leczył i potem dołożył nagle 2. No bo jakbyśmy mieli tutaj żółtego Jima, to byśmy mieli więcej pokeboli i na pewno by było mega, mega dużo łatwiej, nie? A jakiś Edziopedzio... Jeden jeszcze sobie pojechał! Idziemy teraz, ci Sowa? Idziemy go łamać! Do wora go! Weźcie go tam, dorwijcie go, kurde! A gdzie lecimy? No na Cisową! Ty twardzi, a nie bronili. A nie, no właśnie! Tak, na Cisową jedziemy, bo okay. To było gówno. Ten Blastoise nie podoba mi się, nie. A czy jest szansa, żebym na drogę dostał kogoś powerbanka? To co, wszyscy są? Wszyscy są, no. Ile na czym w ogóle? Nie wiem, dużo. Wystarczająco. Wystarczająco, tak. Niestety tylko ten skamieniały klocek tutaj. Liczyłam na jakiegoś tyrka. No ale jak już przyjechaliśmy, to już chociaż to. Co, wchodzić? A, ja muszę kupić sobie raid pasa, haha. Teraz trzeba się tutaj przygotować jakoś z pokemonami. Jakieś wodne. Wodne jakieś kupy. Czy ja tu mam? Mam tego już. Co tu by jeszcze dać? Co, tu już kogoś mama woła do domu? Mama już kogoś do domu woła. Na kolację już. Za późno, po dobranocy nie ma. Dobra, jedziemy. Jedziemy z kolejnym klocem. Jak znowu, kurde, nie złapię dzisiaj Pokemona, to się bardzo zdenerwuję.
No ale i tak dalej zostaje, słuchajcie, na centrum. Zaraz jadę i będziemy jeszcze lurki odpolali. Trzeba wykorzystać ładny dzień. Bo ani nie wieje, ani nie pada, co ostatnio tutaj w Gdyni rzadkie jest to zjawisko, bo cały czas ostatnio padało, było zimno. Ciężko jest tak gadać, kurde, samemu do siebie. A jak ci się podoba opis tego eventu, na którym ma być Pikachu i Luigi? Świetny event, nie? Świetny, po prostu jestem mega zadowolona. Chociaż może na ostatnim chwilę coś bym... Mam nadzieję, że coś jeszcze dodadzą, bo delikatna kpina, nie? Jak na... Ile było eventów fajnych. Tak, a tu na urodziny, że tak powiem, najlepszy event, jaki ma być. Ale Boże, jak żeśmy go szybko ubili. No! Nawet nie zauważyłam same, kiedy! Same babki dookoła są. Chwilę pogadaliśmy, nie ma ziomka. Czy coś dostanę w ogóle ciekawego, czy dalej gówno? O, Fastiema, no chociaż coś. Chociaż Fastiem, dzięki Bogu. I 9 pokeboli. Dobra, i teraz ja muszę coś złapać, bo to już jest... Tu już jest kpina, że ja dzisiaj niczego nie mogę złapać. Nice, dajesz, łap się. Łap się, łap się, łap się. No i o, dupa, jasne. Ciekawe, jak mu dam zwykłą malinkę. Może wcale będzie lepiej na zwykłej malince niż na tej złotej. No pewnie nie, nie? O, nawet, dobra, odbił, dobra. No, mam go. No nie, no i zawsze podskoczy, śmierdziel! No nie, no i zobacz, nie, ja nie gram w tą grę. Po prostu nie gram w to. To jest jakiś pech. No pewnie, że wyskoczy. Znaczy akurat mi tam go wielce nie żal, bo ja mam ich pełno, ale... Dobra. Ale jak już tu przyjechałam... Fajnie by było. No i o, jasne, pewnie. Odbij, odbij. Musi być, musi być. Proszę, proszę bądź. No nie, no. Ja nie mam na to siły już, ludzie, naprawdę, słuchajcie. Czy wy tak samo macie? Czy wy też nic nie możecie złapać? Czy to jest tylko u mnie taki... Czy to jest tylko u mnie taki pech, że ja nic, kurde, złapać nie mogę? No jest great, no złap się, no w końcu. Nie no. Już ostatni, już nie mam nadziei. Nie mam nadziei. Nie mam już zero na... Je, no jeszcze odskocz. Dupie mam! Sobie zakręcę Jimem. Nawet nie mogę przecież, chciałam dla pociechy. O, to sobie złapię Pit Gaya chociaż. Złapię sobie Pit Gaya. Ale fajnie, ale fajny rajd za pan Pit Gaya, ale super. Ale fajny rajd był, no nie mogę. Pewnie, że nie. No niestety, jak zwykle się nie udało. Ja nie wiem, czy ja jestem taka słaba, czy ja mam takiego pecha, czy coś źle robię, nie wiem, o co chodzi. A ty, Adrian, zapałeś? Ja zapałem. Ale chociaż tego Fastiema miałam, więc pół biedy. I idziemy teraz do McDonalda. Idziemy do McDonalda na lody, na pociechę. Pamiętajcie, moi drodzy, o lajkach, jeżeli wam się podobało, i nowe osoby zostawiajcie subskrypcję, żeby nie ominął was żaden odcinek, wypadki. Wcale jeszcze nie taki koniec, ponieważ muszę nazwać Pokemony nazwami, które wy wymyśliliście. Miałam wybrać tylko jedną, ale jednak wybrałam aż dwa komentarze, bo nie spodziewałam się, że nawalicie ich aż ponad 1000. I nazwa, która mnie mega rozśmieszyła, to jest Kapeć Babci, więc dzięki Zenki za wymyślenie tej nazwy. A kolejny to będzie Alakazam. Alakazam. I on ma być, słuchajcie, i ma być mózgotrzep. I wymyślił tą nazwę Kepek Z. I pamiętajcie, dalej wymyślajcie nazwy dla moich Pokemonów, piszcie w komentarzach, ja będę po prostu co każdy odcinek wybierała jakieś osoby i będę nazywała moje Poki.